Dzień dobry Państwu, sobota, godzina 12, piękny słoneczny dzień w Książenicach. To czas na pojedynek 28. kolejki grupy pierwszej, trzeciej ligi. Dzisiaj rezerwy Legii Warszawa podejmują MKS Pilice Białobrzegi. No i zapraszamy serdecznie na transmisję z tego meczu. Piłkarze obu drużyn są już na murawie. Wysłuchaliśmy przed chwilą Sen o Warszawie i już tylko kilkadziesiąt sekund dzieli nas od rozpoczęcia tego pojedynku. Legia Warszawa walczy dzisiaj o szóste zwycięstwo z rzędu. Świetna forma na wiosnę podopiecznych trenera Piotra Jacka. No i są na pewno dzisiaj faworytem do tego, żeby odnieść kolejne zwycięstwo, no i zbliżyć się coraz bardziej do tej walki o awans do drugiej ligi. Czas na składy obu drużyn. Legia Warszawa dzisiaj w następującym zestawieniu. W bramce z jedynką Paweł Szajewski, dalej 5 Igor Korczakowski, 6 Jakub Kisiel, 8 kapitan drużyny Aleksander Waniek, numer 11 to Jakub Jędrasik, 14 Mateusz Możdżyń, 15 Bartosz Brodziński, 17 Julian Tadrowski, 19 Marcel Krajewski, 23 Szymon Grączewski z numerem 24 Jan Ziłkowski. Goście Pilica Białobrzegi prowadzeni przez trenera Marcina Sikorskiego, w bramce z numerem 44 Wiktor Koptas, dalej nietypowo, bo z jedynką na środku obrony Wiktor Żurawski, numer 5 Piotr Drabik, 6 Bartłomiej Michalski, 7 Aleksander Stawiarz, 8 Konrad Rudnicki, 17 Maciej Kęcel, 19 Patryk Walasek, numer 20 to Kacper Wiatrak, 21 kapitan drużyny Bartosz Zawadzki i z numerem 23 Oskar Wojtysiak. Czekamy już na pierwszy gwizdek arbitra i za chwilę rozpoczynamy ten pojedynek. Goście na czerwono. Spora, no, kilkuosobowa grupa kibiców Pilicy pojawiła się dzisiaj w Książenicach. Uwaga, pierwsza akcja, ależ to mogło być już groźnie. Na spalonym napastnik Pilicy, ale o mocne otwarcie ekipy gości. Około 60 km mieli do przejechania kibice z miejscowości Białobrzegi do Książenic. Idealna podróż w sobotni poranek. No i zobaczymy, jak potoczy się ten mecz. Teraz wywalczył aut dla Legii, grający z numerem 15 Bartosz Brodziński, który dzisiaj można powiedzieć, że powraca do drużyny rezerw Legii Warszawa, bo to jest zawodnik, który już w sezonie 2018-19 był zawodnikiem rezerw, obecnie 31-latek, stoper, no i jego ostatnim klubem była Pogoń Siedlce, ale od minionych rozgrywek pozostawał bez klubu, więc teraz zdecydowana się w drużynie rezerw Legii podpisać z nim kontrakt do końca sezonu. Od 2 miesięcy trenował z ekipą rezerw, no i już w pucharowym meczu kilka dni temu z Bronią Radą w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski był na ławce rezerwowych. Pierwsza akcja prawą stroną legionistów. Grączewski teraz wycofał piłkę do Marcela Krajewskiego, ale widzimy, że podchodzi wysokim pressingiem drużyna Pilicy. No i ten pressing się opłacił, bo Paweł Szajewski wybija piłkę na aut. Zaczną goście. Czeka Piotr Drabik na ruch ze strony kolegów. Wyrzut wzdłuż linii, no ale to zgranie klatką piersiową niedokładne. No i legioniści sprowadzają piłkę do ziemi. Aleksander Waniek od razu próba uruchomienia Korczakowskiego. Świetne podanie od Wańka. Musi Korczakowski poczekać na kolegów, ale teraz kapitalne podanie do Grączewskiego. Natomiast ten pierwszy kontakt z piłką nie był idealny. Wciąż Legia utrzymuje się przy piłce, no i jest faul. Przewinił kapitan drużyny gości Bartosz Zawadzki. Będzie pierwszy stały fragment gry w tym meczu dla gospodarzy. No i przy piłce Mateusz Możdżyń. Możdżyń, który w tym pucharowym meczu z Bronią Radą, wygranym 3-1 przez legionistów, zdobył gola bezpośrednio z rzutu wolnego. Oprócz niego do siatki trafiali także Dawid Kiedrowicz i Szymon Grączewski. No i Legia zagra w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski 7 czerwca z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Uderzenie bezpośrednie, rykoszet, no i niewiele brakowało, żeby ta piłka zaskoczyła golkipera gości i wleciała do siatki. Podobnie zresztą jak we wczorajszym meczu pierwszej drużyny Legii, kiedy gol z rzutu wolnego Josue właśnie po rykoszecie od jednego z zawodników Jagiellonii. Aleksander Waniek teraz w narożniku. Waniek, dobre dośrodkowanie, jest strzał, ależ blisko było
żeby tutaj Bartosz Brodziński skierował piłkę do siatki świetnym strzałem, ale kolejna interwencja. Jak na razie między słupkami Wiktor Koptas fenomenalnie się sprawuje. No i teraz doceniają to także kibice Pilicy. Kolejny rzut rożny na Legii. Narożniku Mateusz Morzeń. Wysoko zagrana piłka, wybija jeden z zawodników gości, no ale teraz Jakub Kisiel spokojnie pozwolił piłce opuścić linię końcową, no i będziemy mieli trzeci z rzędu rzut rożny. Sporo tych stałych fragmentów gry zebrało nam się w początkowych minutach dla drużyny gospodarzy. Korczakowski, trzeci rzut rożny i trzeci wykonawca, ale tym razem chyba najgorzej z tych wszystkich prób wyszło to zawodnikom Legii. No widzimy, że nerwowo tutaj w defensywie goście. No, jest przechwyt Korczakowskiego i niewiele brakowało, żeby tam dostarczył piłkę na mniej więcej 15 metr do Morzenia. Teraz futbolówka opuściła linię boczną, zauważył to sędzia. Utrzymują się teraz przy piłce legioniści. Żeby tutaj dopełnić formalności, to arbitrem dzisiejszego meczu pan Arkadiusz Szymanowski, na liniach Sebastian Piskosz i Marek Kamiński. A teraz świetnie Krajewski wchodzi już przed pole karne, ale bardzo dobra interwencja defensywy gości. Pokazuje teraz Koptas swoim kolegom, żeby trochę się uspokoić. Zbudować ten atak pozycyjny. Widzimy już długa piłka w kierunku napastników. No i jest w polu karnym Kisiel. Próba do grania zablokowany. Środkowy pomocnik Legii. Będzie kolejny rzut rożny. No ta pierwsza akcja meczu, kiedy jeden z graczy Pilicy nagle pojawił się w polu karnym Legii, był na spalonym, ale zwiastowała tutaj, że goście wyjdą wysoko na legionistów, no ale w ostatnich minutach widzimy, że jednak zdecydowana przewaga drużyny Piotra Jacka. Dobre dośrodkowanie, uderzał głową Tadrowski. No i piłka opuściła linię końcową, będzie zaczynał z 5 metra Wiktor Koptas. Pilica Białobrzegi to drużyna, która na wiosnę gra bardzo nieregularnie, bo jeszcze w 10 meczach ligowych ani razu nie zdarzyło się tak, żeby dwa razy z rzędu zanotowali ten sam wynik. No a w ostatnim czasie można powiedzieć, że widać sporą regularność, bo na zmianę zwycięstwo, porażka, tylko że te zwycięstwa zawsze przychodziły w meczach domowych. Na wiosnę jeszcze bez wygranej na wyjeździe, 4 porażki, 1 remis. No i na pewno o tą wygraną będzie dzisiaj bardzo trudno, bo z kolei Legia to jest ekipa, która na wiosnę jeszcze nie przegrała ani jednego meczu. Proszę sobie wyobrazić, że w 10 meczach 7 zwycięstw i 3 remisy legionistów. Do tego dochodzą 2 zwycięstwa w Wojewódzkim Pucharze Polski, gdzie jak już wspominałem, legioniści są w finale, więc wyborna forma drużyny Legii 2 Warszawa. No i w ostatnim czasie także sporo bramek strzelają w Legia Training Center. 4-1 z Mławianką Mława, 5-2 z Bronią Radą, no i teraz 3-1 z Bronią Radą w pucharze. Zaczyna Pilica od autu. Dobry teraz wyrzut w kierunku Konrada Rudnickiego. Próba dośrodkowania zablokowana, Rudnicki jeszcze utrzymuje się przy piłce. Z faulu zdaniem sędziego gramy dalej, Rudnicki strzał zablokowany. No ale jest pierwszy taki moment, kiedy dłużej drużyna gości utrzymuje się przy piłce. Widzimy, że będą na pewno szukać długimi zagraniami swoich dwóch najlepszych strzelców, czyli Aleksandra Stawiarza z numerem 7 i Konrada Rudnickiego z 8. Ostatnie zwycięstwo 2-0 z Mławianką Mława właśnie po 2 golach Rudnickiego, który w tym sezonie ma już łącznie 8 trafień w trzeciej lidze. Stawiasz 6,
No, najlepszym strzelcem Legionistów jest Rafał Maciejewski z 9 golami, który dzisiaj na ławce rezerwowych. Teraz przechwyt Korczakowskiego, wykorzystał niedokładne przyjęcie rywala. Dobrze, zbiera drugą piłkę Bartosz Brodziński. No i Korczakowski opanowuje sytuację w środku pola, z prawej strony Krajewski. Ziółkowski do Tadrowskiego. No teraz nabijają sobie podania Legioniści. Ale po raz kolejny wykop Pawła Szajewskiego w te boczne sektory niedokładny. No i kończy się to stratą piłki, rozpoczęciem od autu rywala. Teraz dobry dribbling przy linii bocznej Bartłomieja Michalskiego. Będzie okazja do dośrodkowania. Piłka zagrana po ziemi. No i tutaj groźnie zrobiło się nagle w polu karnym Szajewskiego. Ale tak jak w pierwszej akcji meczu, tym razem również na spalonym znalazł się jeden z napastników Pilicy. Obie drużyny w tabeli dzieli 5 pozycji, ale aż 14 punktów. Legia aktualnie przed rozpoczęciem tej kolejki oczywiście plasowała się na 5. miejscu z dorobkiem 48 punktów i 5 punktami straty do lidera, czyli rezerw ŁKS-u. Natomiast Pilica Białobrzegi na miejscu numer 10 z dorobkiem 34 punktów. Oczywiście o ten awans do drugiej ligi Legionistom nie będzie łatwo, bo to tylko jedna drużyna, tylko zwycięzca każdej z 4 grup trzeciej ligi awansuje do drugiej ligi, czyli na poziom centralny. No ale ta forma na wiosnę Legionistów naprawdę może napawać optymizmem. Jak na razie nikt nie potrafił znaleźć sposobu na drużynę Piotra Jacka, która naprawdę ustabilizowała formę i imponuje swoją dyspozycją po wznowieniu rozgrywek od początku marca. Teraz faul przewinił Kisiel. No i znowu kilka podań wymieniają piłkarze Pilicy, a później próba dalszego zagrania. Tym razem w kierunku stawiarza. Popatrzmy, jest trochę miejsca przed polem karnym, a tutaj wyszedł Jan Ziółkowski do rywala. Co prawda piłki nie przejął, ale spowodował, że późniejsze podanie było niedokładne. No i mamy przewinienie. Ucierpiało w tej akcji dwóch legionistów, Mateusz Morzyń i Szymon Grączewski, ale już oboje wstali, już wszystko z nimi dobrze. Ziółkowski, młodzieżowy reprezentant Polski, teraz zagrywa świetną piłkę w pole karne do Krajewskiego. No i z tej akcji może wyjść coś dobrego dla Legii Możdżeń przed polem karnym. Wiemy, że potrafi fantastycznie uderzyć, tym razem jednak nie było miejsca. Krajewski, drobne problemy z przyjęciem, ale opanował piłkę. Krajewski przełożył nogę nad futbolówką, oddał piłkę koledze, zamyka akcję. Korczakowski, jeszcze dobitka, poprzeczka. Jakim cudem Legia tutaj jeszcze nie objęła prowadzenia. Po raz kolejny świetnie między słupkami Wiktor Koptas, no a później uratowało go szczęście, bo po tym strzale Mateusza Morzenia piłka obiła poprzeczkę. Już naprawdę kilka bardzo solidnych interwencji ma na koncie Wiktor Koptas, który tutaj jest zdecydowanie najsolidniejszą postacią w zespole gości. I tylko dzięki niemu wciąż na tablicy wyników 0-0. Jędrasik do Ziółkowskiego. Tadrowski, Brodziński, wycofanie teraz trochę zbyt krótkie do Pawła Szajewskiego, ale zdążył golkiper Legii, zanim tam podbiegł do niego napastnik gości. No i będzie aut dla Legionistów. Zaczyna Korczakowski na krótko do Brodzińskiego.
Widać teraz bardzo dobrze, jak dyryguje grą, jak pokazuje kolegom Mateusz Możdżyn, jak podpowiada. No on jest zdecydowanie mózgiem tej drużyny. Korczakowski. No teraz Legia chce trochę uspokoić grę, zbudować sobie ten atak pozycyjny. W ostatnim meczu legionistów ligowym w Legia Training Center na ataku widzieliśmy Blaża Kramera, który wracał wtedy po kontuzji, zdobył gola. No ale wczoraj już oczywiście trafił także do siatki w meczu pierwszej drużyny Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Już podopieczni Kosty Runiejczy oficjalnie zagwarantowali sobie wicemistrzostwo Polski. No i to zwycięstwo bardzo imponujące, aż 5-1. Warto podkreślić także, że gola dla Jagiellonii zdobył nowy zawodnik Legii Warszawa od tego lata, Mark Gual. Specjalnie nie cieszył się po tym trafieniu, ale na pewno dobrze pokazał się kibicom Legii, dla których już za kilka miesięcy będzie grał. Korczakowski, dobry teraz przechwyt. Możdżyn świetnie przyspieszył grę, kapitalnie rozegrali to teraz legioniści. Pokazuje się z prawej strony Krajewski. Krajewski wchodzi w pojedynek jeden na jeden. Krajewski, uderzenie, no i znowu na posterunku Wiktor Koptas. Kolejna obrona już, jeśli się nie mylę, to czwarty celny strzał legionistów. Widzimy, że teraz zaiskrzyło na boisku. Będzie aut dla Pilicy. No i dobrze, teraz przerwał akcję rywala Krajewski. Wyrzut wzdłuż linii, udało się zgrać głową Rudnickiemu. No i teraz jest szansa dla gości, Oskar Wojtysiak. Wojtysiak już w polu karnym do grania. Trafił jednak wprost w Juliana Tadrowskiego. Natomiast tutaj zrobiło się nagle sporo miejsca na tej lewej stronie dla lewego pomocnika drużyny gości. W jesiennym meczu obu tych drużyn Pilica Białobrzegi wygrała 1-0 z Legią. Gola już w 5 minucie meczu po rozegraniu z autu zdobył kapitan, środkowy obrońca Bartosz Zawadzki. No ale to tak wiele czasu minęło od tamtego spotkania, że naprawdę mnóstwo rzeczy pozmieniało się, szczególnie jeśli chodzi o drużyny rezerw Legii. Rudnicki szuka sobie miejsca do strzału, widać, że schodzi na tą prawą nogę, jednak ten strzał po ziemi nie miał racji bytu, no bo zbyt wielu zawodników stało tam na drodze piłki do bramki. A teraz przechwyt Kiśla, zdaniem sędziego jednak faulował zawodnik Legii, który dzisiaj, jak dobrze widzimy, jest tym najwyżej wysuniętym napastnikiem. No a dla Bartosza Zawadzkiego będzie to prawdopodobnie okazja do dośrodkowania piłki pod pole karne. Dobra, cięta piłka. Ale jeszcze lepsza interwencja Ziółkowskiego. Szansa na kontratak Legii. Wypuszczony Kisiel wzdłuż linii. Kisiel jest osamotniony na tej lewej stronie. Musi to samemu rozwiązać. Teraz świetnie pokazał się Jędrasik. Piłka trafiła w rękę Zawadzkiego. To musi być żółta kartka. Tak jest, już widzimy, że kartonik w ręce sędziego. Trafił Jędrasik piłką w rękę rywala, no i mamy pierwszą karę indywidualną w tym meczu. Gdyby nie zatrzymał tej futbolówki Bartosz Zawadzki, no to prawdopodobnie Kisiel mógłby wejść w pole karne i następnie sam na sam z Wiktorem Koptasem. A tak rzut wolny dla Legii, już mieliśmy jeden rzut wolny z podobnej pozycji w tym meczu. Zobaczymy, jak tym razem rozwiąże to Mateusz Możdżyn. Chyba trochę dalej teraz ustawiona piłka, no ale cały czas w zasięgu, żeby pokusić się o bezpośrednie uderzenie. Tylko dwuosobowy mur ustawiony przez Wiktora Koptasa.
Morzeń, no i znowu celnie, znowu musiał tutaj natrudzić się Wiktor Koptas, żeby obronić ten strzał legionistów. Jędrasik, Jędrasik przyspieszył wzdłuż linii, będzie miał okazję do dośrodkowania. Jeszcze świetnie nawinął rywala, Jędrasik chciał to samemu zakończyć, zablokowany. Piłka wychodzi do Aleksandra Wańka, Morzdzień teraz wycofanie. Podnosi ręce tu na prawej stronie Ziółkowski, który chce wziąć udział w tej akcji ofensywnej. Dostaje podanie, natomiast trochę wolno leciała w powietrzu ta piłka od Brodzińskiego. Ziółkowski czy zdąży? Zdążył, no i wywalczył rzut rożny. Na pewno to jest dobra informacja dla legionistów, którzy tworzą sporo zagrożenia z tych stałych fragmentów gry. W narożniku Aleksander Waniek. Dobre wybicie Zawadzkiego, tym razem piłka na pierwszy słupek. No widzimy, że skiksował tutaj Marcel Krajewski, przeprasza teraz swoich kolegów. Nie tak chciał to zrobić. No ale to też jest moment, żeby po tym stałym fragmencie gry wszyscy zawodnicy wrócili na swoje pozycje. Zgranie, ale jednak pierwszy przy piłce był Jędrasik. No ale proszę bardzo, odzyskują szybko gracze Pilicy. Uaktywnili się także kibice gości. Wiktor Żurawski z jedynką na plecach na środku obrony. On rozpoczął tę akcję, a teraz prawą stroną kontynuuje Nią Rudnicki, dogranie w pole karne, czy będzie tam pozycja do strzału? Ostatecznie nie było, szukał sobie miejsca Aleksander Stawiarz, ale zbyt wielu zawodników Legii było dookoła, żeby po prostu miał miejsce do uderzenia. Piłka wychodzi za linię końcową. No i cały czas bez celnego strzału na bramkę Pawła Szajewskiego goście. Widzimy, że Szajewski na krótko. No ale chcą tak grać legioniści, wyprowadzać piłkę. Muszą to robić jednak odpowiedzialnie, bo teraz Rudnicki jest już na wysokości pola karnego. Ależ błąd bramkarza! No i tutaj Paweł Szajewski podarował gola rywalom. Z numerem 17 Maciej Kęcel trafia do siatki. Być może najłatwiejszy gol w jego karierze, ależ Paweł Szajewski sprawił prezent drużynie Pilicy Białobrzegi, bo tutaj no nic nie zapowiadało się, że z tej akcji może paść bramka. Trzeba podkreślić też, że Pilica przejęła wysoko piłkę po niedokładnym rozegraniu legionistów od bramki. No i później to dośrodkowanie z prawej strony Rudnickiego też nie było specjalnie dobre. Wydawało się, że nie będzie miał z tym problemów Paweł Szajewski, no ale prosty błąd golkipera, wypadła futbolówka z jego rąk. I Maciej Kęcel z najbliższej odległości skierował piłkę do siatki. Zaskakujący obrót spraw, bo po około 20 minutach dominacji Legii Warszawa to Pilica Białobrzegi obejmuje prowadzenie. Żurawski, w środku pola Michalski. O, aktywna zdecydowanie ta prawa strona w ostatnich minutach w drużynie gości, ale teraz świetnie zachował się w defensywie Bartosz Brodziński. Korczakowski utrzymał piłkę w grze, ale nie widział, że tam za pleców nadbiega mu rywal. Żaden też z kolegów nie krzyknął. Ostatecznie Brodziński nabija rywala, no i będzie zaczynał Paweł Szajewski z 5 metra.
Krajewski, ależ teraz ostro sfaulowany Jan Ziółkowski. Widzimy, że przywołuje arbiter do siebie strzelca bramki. Tutaj przesadził z agresją Maciej Kęcel, ale na jego szczęście obyło się bez żółtej kartki. Jak na razie jedynym zawodnikiem ukaranym był Bartosz Zawadzki za to zatrzymanie piłki ręką. Ziółkowski, Brodziński. Możdżeń, teraz dobra dwójkowa akcja z Korczakowskim, no i od razu przerzut na prawą stronę, łapie tutaj piłkę Jakub Jędrasik. Jędrasik samemu teraz zagrał do Krajewskiego. Gronczakowski, jak słyszymy, ksywka mały, teraz tak zawołał go Mateusz Możdżeń. No i właśnie piłkę od Gronczewskiego do Możdżenia. Pokazuje Możdżeń, że był faulowany, że tam rywal skrobnął go w Achillesy, no ale zdaniem arbitra przewinienia nie było. Waniek. Świetnie, w środku pola panuje teraz nad piłką Waniek, no i był faulowany, jeszcze chciał taką efektowną ruletą minąć po raz kolejny rywala, ale został nieprzepisowo zatrzymany. Teraz pokazał świetne umiejętności techniczne kapitan Legii 2 Warszawa. Od początku meczu rozgrzewają się rezerwowi legionistów. Widzimy, że teraz zmienia się ta czwórka zawodników, którzy cały czas grzeją się przy linii bocznej. Mateusz Możdżeń prawdopodobnie za chwilę dośrodkowanie w pole karne. Kontratak Pilicy. Jak to rozegrają goście. Długie zagranie w kierunku stawiarza, no ale tutaj przewagą liczebną zdecydowaną mieli legioniści. Krajewski. Pośliznął się teraz Kęcel, łatwo minął go Krajewski, już zagranie w kierunku Kiśla, Jędrasik. Jędrasik świetnie minął rywala, Gronczewski będzie szukał uderzenia, Gronczewski groźnie zza pola karnego, ale jednak wyraźnie nad poprzeczką zmierzała ta piłka, kontrolował to jej lotu Wiktor Koptas. Było już kilka groźnych strzałów Legii w tym meczu, ten raczej należał do tych mniej groźnych, do tych z którymi... o które nie musiał martwić się golkiper Pilicy. O, teraz atak nakładką Szymona Gronczewskiego. Pogawędka arbitra z młodym zawodnikiem Legii, Szymon Gronczewski, rocznik 2005. 18-letni zawodnik, który w ostatnim czasie wyróżnia się zdecydowanie w drużynie Piotra Jacka. Dzisiaj jak na razie bez rewelacji. No ale też mam wrażenie, że ten gol dla Piłycy Białobrzegi nie podziałał motywując na zawodników Legii, którzy jeszcze przy stanie 0-0 zdecydowanie lepiej wyglądali w tym meczu. Teraz świetne zgranie i uwaga, będzie szansa! Jest druga bramka! Niesamowita historia. Maciej Kęcel po raz drugi w tej pierwszej połowie kieruje piłkę do siatki. Długie zagranie na napastnika, zgranie głową. No i uderzenie, z którym mam wrażenie, że mógł poradzić sobie Paweł Szajewski. Piłka po jego rękach wpadła do siatki. Świętują kibice Pilicy. Niesamowita forma strzelecka dzisiaj zawodnika z numerem 17 w drużynie gości. Maciej Kęcel, dwa trafienia. No i teraz jeszcze trudniejsze zadanie przed legionistami, którzy muszą wrócić do tego meczu.
Baniek, kółeczko w środku pola. Odegranie do tyłu. Ziółkowski czeka na piłkę. Krajewski teraz do niego zagranie, ale spodziewał tego się rywal. Krajewski był jednak szybszy. Jędrasik. Jędrasik idzie do linii końcowej. Jędrasik, świetny dribbling. No ale jednak później wychodzi piłka za linię końcową. Dobra sekuracja Piotra Drabika, który tutaj wszedł wyraźnie przed zawodnika Legii, no i nie dał mu dalej dryblować, dalej wchodzić z tą piłką coraz głębiej w pole karne. Będzie zaczynał Wiktor Koptas. No jak na razie mogą być zachwyceni i kibice, i piłkarze, i sztab szkoleniowy Pilicy Białobrzegi z tego, jak przebiega dla nich to spotkanie. Zdecydowanie wyciągają maksa. Wygrał główkę Tadrowski, ale podał wprost pod nogi rywala, ależ teraz ryzykownie zagrał Jan Ziółkowski. Natomiast brawa dla młodego stopera Legii Warszawa, który tutaj świetnie wygarnął piłkę spod nóg rywala, ale uwaga, uwaga, bo będzie 3-0, tak jest! Tym razem Konrad Rudnicki wykorzystuje błąd legionistów. Fatalnie oddana piłka, przechwyt na 18 metrze, prosty zwód, no i uderzenie w prawy górny róg. Świetnie zrobił to Rudnicki, no chyba wypada powiedzieć, że Legia w tym momencie na kolanach, 0-3. Wściekli są młodzi legioniści, nie można im się dziwić, bo tutaj dopiero za chwilę minie nam pół godziny tego meczu. Oni już przegrywają 0-3, mimo że mieli aż tak dużą przewagę w początkowych minutach. Bezlitośni są piłkarze Pilicy, jeśli chodzi o wykorzystywanie błędów rywali. Konrad Rudnicki, najlepszy strzelec Pilicy, dla którego to jest 9. gol w tym sezonie trzeciej ligi, czyli zrównuje się w tej klasyfikacji strzelców z Rafałem Maciejewskim. No pytanie, jakie będą tutaj decyzje personalne trenera Piotra Jacka? Czy być może jeszcze przed końcem pierwszej połowy będzie chciał coś zmieniać? Podłączy teraz do ofensywy Bartosz Brodziński. Grączewski, przepraszam, Aleksander Waniek rozkładał ręce, czekał na ruch ze strony kolegów. Jędrasik, Tadrowski. No teraz przypadkowo Brodziński trącił rywala, ale sędzia nie zakwalifikował tego jako faulu. Waniek świetnie w środku pola, ale traci piłkę, no i później faulują legioniści. Będzie rzut wolny dla Pilicy. Widzimy, że tutaj dwóch zawodników leży na murawie. No ale już podnosi się stoper drużyny gości. Jednak zostawiam wykonanie tego rzutu wolnego Wiktorowi Koptasowi. No i co, prawdopodobnie zaraz długie zagranie na Konrada Rudnickiego albo Aleksandra Stawiarza. Przejmują jednak legioniści. Jędrasik świetnie tutaj dograł do Morzenia. Ten już rozciągnął na prawą stronę. Kisiel. Kisiel czeka, aż biegną koledzy w pole karne. Korczakowski, ależ to było groźne uderzenie. Świetnie złożył się do tego strzału. Wewnętrzną częścią stopy Igor Korczakowski, zamykający akcję. Mam wrażenie, że powinien trochę bardziej do ziemi skierować piłkę, no bo widzieliśmy, że musnęła ona siatkę po zewnętrznej stronie, oczywiście nad bramką. Kolejne uderzenie niecelne na bramkę Wiktora Koptasa, no ale to była dobra akcja, akcja, z której powinni zaczerpać energię legioniści do tego, żeby dalej atakować, bo tutaj oczywiście w tym meczu jeszcze bardzo wiele się może wydarzyć, jeszcze mnóstwo grania przed nami, ale musi być wyraźna reakcja ze strony rezerw Legii Warszawa. Krajewski teraz wzdłuż linii, dokładnie Koptas. Kopna Stawiarza, który zgrywał głową w kierunku Rudnickiego. Tym razem to się nie udało, ale już nieraz widzieliśmy, że taki schemat rozegrania przynosi korzyści drużynie Pilicy. Brodziński, Kisiel, niedokładne przyjęcie. No i teraz kolejny faul Bartosza Brodzińskiego. Widać
doświadczenia 31-letniego zawodnika, który no, drugi raz zatrzymuje akcję rywala jeszcze w zarodku, zanim powstanie kontratak. Będzie rzut wolny, no i będzie za chwilę dośrodkowanie w pole karne. Widzimy, że już tam drepcze w kierunku piłki Bartosz Zawadzki, ustawia sobie futbolówkę. Zawadzki. Dośrodkowanie, podbija piłkę Brodziński, ale to nie koniec tej akcji. Jeszcze jest takie ekwilibrystyczne zagranie. No i widzimy, że oddala zagrożenie Aleksander Waniek. Grączewski wywalczył futbolówkę, później faulowany ten zawodnik z numerem 23. Zaczął na krótko Kolczakowski. Morzeń, Waniek, no jest na pewno taką postacią w zespole Legii Aleksander Waniek, która stara się często przyspieszać grę. Widać sporo energii, widać, że on chce dawać sygnał też wielu mniej doświadczonym kolegom do tego, żeby tu ruszyć do ataku. Podbija piłkę głową jeden z obrońców, powalczył tam Kisiel. Kolczakowski, trudno było przyjąć mu tę piłkę, która zagrana gdzieś tam na wysokości biodra. No i długa piłka na stawiarza, tym razem dobrze w defensywie legioniści. Piłkowski, Morzeń, otwiera się ta prawa strona, jest już Jędrasik, idzie mu do odegrania Morzeń, ale Jędrasik samemu schodzi do środka, strzał z 25 metrów, uderzenie celne, no ale nie miał tutaj zbyt dużych problemów. Wiktor Koptas, ta piłka leciała dość powoli po ziemi. Pewna interwencja bramkarza z numerem 44 na koszulce, mam wrażenie, że tutaj mógł jednak trochę bardziej drużynowo zagrać Jakub Jędrasik, bo też do bramki było bardzo daleko, spróbował uderzenia. Przynajmniej będzie plus jeden w statystykach do strzałów celnych. Traci teraz piłkę Julian Tadrowski, ale był faulowany środkowy obrońca Legii. Waniek. Ziółkowski. Na pewno podłączanie się do akcji ofensywnych Jana Ziółkowskiego jest bardzo dobrym znakiem dla legionistów. Tak jak teraz potrafi się odnaleźć w polu karnym rywala Ziółkowski, który w poprzednim meczu z Bronią Radą trafił do siatki. Przepraszam, nie z Bronią, w poprzednim meczu ligowym, wygranym 3-2 z Wartą Sierad. Tam trafił środkowy obrońca Legii. Kolczakowski zaczął od autu, świetnie tutaj, krótkimi podaniami rozrzedzili obronę rywala legioniści, no ale później Grączewski, to zejście do środka i niedokładne podanie, przechwyt Morzenia. Krajewski. Jędrasik teraz ma pozycję do strzału, Szymon Grączewski, on z tego miejsca bardzo lubi uderzać, ale świetna reakcja defensywy Pilicy i tutaj dwóch zawodników od razu wyskoczyło do 18-latka i zablokowało ten strzał. Krajewski, przyjęcie na klatkę piersiową. Będzie szukał tej prawej nogi Marcel Krajewski, no i zdecydowanie spodziewali się tego rywale. Kolejny rzut rożny dla Legii. Morzeń rozgrywają to na krótko, pierwszy raz w tym spotkaniu. Jędrasik, Krajewski, teraz jest miejsce do dośrodkowania, ale bardzo zła ta wrzutka prawego wahadłowego Legii. No i zobaczmy, nie ma spalonego. Konrad Rudnicki za chwilę będzie sam na sam z bramkarzem Legii. Rudnicki jeszcze odgrywa, czy to była dobra decyzja? Ostatecznie wybronili się z tego legioniści, ależ tu było groźnie. No gdyby trafili na 4-0 goście, to naprawdę sytuacja Legii zrobiłaby się już nie bardzo zła, ale już krytyczna, ale tak... Mam wrażenie, że tutaj trochę zbyt drużynowo zagrał w tej sytuacji Konrad Rudnicki. Mógł to kończyć samemu. Tak naprawdę od
jeszcze z własnej połowy biegły samotnie w kierunku bramki strzeżonej przez Pawła Szajewskiego. Ostatecznie próbował dogrywać do stawiarza, no i tam interwencja jednego z legionistów. Kończy się to wszystko rzutem rożnym. Zawadzki, mocne dośrodkowanie, za mocne. Przechodzi piłka nad wszystkimi zawodnikami ustawionymi w polu karnym. Widzimy, że zostają wysoko. Teraz zawodnicy Pilicy chcą odebrać piłkę, bo wiedzą, że legioniści już się kilka razy w takich sytuacjach pogubili. Teraz też jest groźnie. Uwaga, Waniek faulowany zbyt mocno naciskał tutaj Bartłomiej Michalski. No ale muszą starać się wykorzystywać takie sytuacje podopieczni trenera Marcina Sikorskiego, no bo skoro przyniosły to skutek raz, drugi, no to warto i dalej próbować. Krajewski idzie mu do linii końcowej. Jędrasik, świetne teraz zagranie. Grączewski! Źle dostawił stopę, no i łapie się za głowę skrzydłowy Legii, bo on wie, że to była świetna sytuacja. Tutaj bardzo dobrze zachował się też na pozycji napastnika Jakub Kisiel, który przyjął sobie piłkę tyłem do bramki. Wystawił futbolówkę koledze. Podobna akcja niczym Manchesteru City w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, kiedy Ilkay Gundogan wystawił piłkę Kevinowi De Bruyne, niczym tutaj Kisiel Grączewskiemu, no ale to uderzenie Grączewskiego nie najlepsze. Nie może się coś jak na razie wstrzelić w tym meczu 18-latek. Może teraz klepka w środku pola z Wańkiem. Dobre przyspieszenie. Krajewski czeka szeroko Jędrasik, jednak przez środek Krajewski z Wańkiem. Kapitalnie wygląda ta akcja legionistów. Wszystko grane na jeden, dwa kontakty, dośrodkowanie Jędrasika, jednak niedokładne, no i nie będzie tego efektu końcowego. Teraz przejęcie Tadrowskiego. Tadrowski podprowadził piłkę pod pole karne. Krajewski, dośrodkowanie zablokowane. Brakuje ostatniego podania w momencie tych akcji rozprowadzonych przez skrzydła. Było to świetne dośrodkowanie, które zamykały Korczakowski, no ale jednak mimo wszystko większość wrzutek jest blokowanych albo wybijanych przez ekipę gości. Możdżeń. Krajewski teraz pokazał mu się w środku pola Grączewski. Jędrasik, wołał go Mateusz Możdżeń, żeby tam oddał mu piłkę, no i Jędrasik zagrał przez środek, wybija głową jeden z rywali, Legia musi od nowa budować ten atak pozycyjny. Krajewski, świetne teraz zagranie do Możdżenia, jest miejsce do dobrego dośrodkowania, no wrzutka całkiem poprawna, problem w tym, że nikogo nie było w tym miejscu, no i tak naprawdę tylko jeden z zawodników Legii czekał w polu karnym. Widzimy, że wykorzystuje tę przerwę Oskar Wojtysiak, żeby uzupełnić płyny przy linii bocznej. Zaczną od autu goście, to już jest końcowy fragment tej pierwszej połowy. Przechwycił piłkę na chwilę Rudnicki, wydawało się, że pójdzie z kontrą, no ale teraz zobaczmy, znowu odzyskali futbolówkę goście, faulowany Bartosz Zawadzki, to musi być żółta kartka dla Jana Ziółkowskiego, tak jest już, widzimy, że ukarany indywidualnie, jako pierwszy z legionistów w tym meczu Jan Ziółkowski. W czerwcu będzie świętował 18 urodziny młodzieżowy reprezentant Polski. No a teraz musi być uważny w tych kolejnych pojedynkach z Konradem Rudnickim, który sporo problemów sprawia dzisiaj legionistom. Dośrodkowanie w pole karne kierowane w stronę zdobywcy dwóch bramek, Macieja Kęcla. No ale tam na spalonym był gracz z numerem 17. Krajewski samemu prowadzi piłkę.
czysto zdaniem sędziego. Utrzymała się zresztą Legia przy futbolówce. Teraz zmienia stronę Jędrasik. Brodziński dobrze rozciąga grę na lewą stronę. Korczakowski. Szczęśliwie Legia utrzymuje się przy piłce. Możdżeń zobaczył tam ruch Jędrasika. Świetne podanie, ale nie przyjął tej piłki. Jakub Jędrasik, gdzieś tam skoczyła mu futbolówka pod stopą. Ustawił sobie teraz piłkę na ziemi Koptas. Aktywnie w defensywie Brodziński, Możdżeń. Wydawało się, że sędzia użyje gwizdka, ale chyba stwierdził, że skoro Legia utrzymuje się przy piłce, to gramy dalej, mimo że nie pokazał przywileju korzyści. Teraz próba prostopadłego zagrania od Grączewskiego w kierunku Jakuba Kiśla. Na pewno dużo jakości pokazują legioniści w takiej grze na małej przestrzeni. Czy Grączewski, czy Waniek, jeśli chodzi o opanowanie nad piłką. Proszę bardzo, tym razem spróbował szczęścia z dystansu Bartosz Brodziński, no ale z podobnym skutkiem jak w ostatnich minutach jego koledzy. Strzał celny, natomiast bardzo łatwy do obrony dla Wiktora Koptasa. Zgarnia głową piłkę Korczakowski, ale później, no i widzimy, opanowali ją gracze Pilicy. Czy tu był faul? Tak jest, zdaniem sędziego faulowany Konrad Rudnicki. No i w tych ostatnich sekundach pierwszej połowy będziemy mieli jeszcze okazję ze stałego fragmentu gry na podwyższenie na 4-0. Jeszcze sędzia przywołuje do siebie Juliana Tadrowskiego na krótką rozmowę indywidualną. Trzeba przyznać, że dobrze arbiter panuje nad tym meczem. Nie sypie kartkami, też często właśnie tak indywidualnie rozmawia z zawodnikami po faulach, żeby uspokajać ich zapędy. Teraz zobaczmy, było tam uderzenie, właściwie raczej takie przedłużenie piłki głową. Zacznie od bramki Paweł Szajewski. Ziółkowski. Możdżeń, było przy nim dwóch rywali, no ale widać to doświadczenie u Mateusza Możdżenia, że on jeszcze przed przyjęciem obrócił lekko głowę, kątem oka widział, że nadbiega zza pleców rywal, a że z lewej strony nadbiega drugi. No i tym świetnym przyjęciem kierunkowym nie dał sobie odebrać piłki, jednak Legia nie będzie miała już czasu, żeby wyprowadzić kolejną akcję. Po pierwszej połowie zaskakująco Legia 2 Warszawa przegrywa 0-3 z drużyną MKS Pilica Białobrzegi. Dwa trafienia zaliczył z numerem 17 Maciej Kędzel. Później trzeciego gola dołożył najlepszy strzelec drużyny gości Konrad Rudnicki. Czekamy na drugą połowę, na to, jak zareagują legioniści po przerwie. Słyszymy się podobnie za kilkanaście minut.
Mogę wchodzić. Wracamy na drugą połowę do Książenic. Przypominam, że po pierwszej części gry Legia 2 Warszawa przegrywa 0-3 z MKS-em Pilicą Białobrzegi. No i widzimy, że są już przygotowane zmiany. Dwóch nowych zawodników za chwilę wypuści do boju trener Legii 2 Warszawa Piotr Jacek. Za chwilę sobie te wszystkie zmiany uporządkujemy. Kto z boiska zszedł, kto się na nim pojawił. Dwie zmiany w drużynie gospodarzy. Czyli wszystko jasne. Mamy informacje od speakera. W drużynie Legii z numerem 11 Jakub Jędrasik i z numerem 15 Bartosz Brodziński. Oni opuścili boisko, nie wybiegli już na drugą połowę. Pojawili się w ich miejsce z 7 Dawid Dzięgielewski i z 9 Dawid Kiedrowicz, więc na pewno bardziej ofensywne będzie to ustawienie Legionistów w drugiej części gry. No i widzimy, że już pierwsza akcja prawą stroną Kiedrowicza. Kiedrowicz szuka sobie miejsca do dośrodkowania. Kiedrowicz cały czas samemu zatrzymany teraz przez Zawadzkiego. Jedna zmiana także w drużynie gości. Nie ma już na boisku z numerem 7 Aleksandra Stawiarza. W jego miejsce z 10 Damian Winiarski pojawił się na murawie. No to jest dobry moment, żeby przypomnieć składy obu ekip, więc tak, w bramce Legii z numerem 1 Paweł Szajewski, 5 Igor Korczakowski, 6 Jakub Kisiel, 8 Aleksander Waniek, 14 Mateusz Możdżyń, 17 Julian Tadrowski, 19 Marcel Krajewski, 23 Szymon Grączewski, 24 Jan Ziółkowski, no i dwaj zawodnicy, którzy od 46 minuty pojawili się na murawie, czyli z 7 Dawid Dzięgielewski, z 9 Dawid Kiedrowicz. A jeśli chodzi o drużynę, która prowadzi 3-0 w tym meczu z 44 numerem w bramce Wiktor Koptas, 1 to Wiktor Żurawski, 5 Piotr Drabik, 6 Bartłomiej Michalski, 8 zdobywca gola Konrad Rudnicki, 17 zdobywca dwóch goli Maciej Kęcel, 19 Patryk Walasek, 20 Kacper Wiatrak, 21 Bartusz Zawadzki, Oskar Wojtysiak to numer 23, no i z 10 od 46 minuty Damian Winiarski. Widzimy, że starają się legioniści ułożyć sobie od początku tę drugą połowę. Tadrowski. Też zmiana ustawienia nastąpiła w zespole Legii. W pierwszej części gry widzieliśmy trzech stoperów. No teraz prawdopodobnie to się przerodzi w ustawienie z czwórką z tyłu. No ale tak czy siak wciąż będą bardzo ofensywnie grać na lewej stronie Korczakowski, na prawej Krajewski. Właśnie teraz widzimy świetne podanie ofensywne od Korczakowskiego do Grączewskiego. Faulowany tutaj zawodnik Legii. Będzie rzut wolny ze świetnej pozycji. No i pierwszy ofensywny akcent ze strony Dawida Dzięgielewskiego, który tutaj przyjęciem kierunkowym zmylił rywala, no i wymusił ten faul. No, dwóch zawodników pojawiło się w barwach Legii, którzy w tym sezonie są czołowymi strzelcami drużyny Piotra Jacka. Dawid Kiedrowicz na koncie ma 5 trafień, a Dawid Dzięgielewski 4, więc solidne wzmocnienia linii ofensywnej posłał do gry Piotr Jacek. Zobaczmy, Mateusz Możdżyń, miękkie dośrodkowanie, jest gol, 3-1, Jan Ziółkowski głową kieruje piłkę do siatki. Idealnie zagrana piłka przez Mateusza Możdżenia, no i też złożył się do tego strzału Ziółkowski, zupełnie niepilnowany. To było dla niego bardzo proste, widać było, że tutaj technika uderzenia głową fenomenalna, no i Legia mocnym akcentem rozpoczyna tę drugą połowę. Zabiorą się za chwilę za odrabianie strat. Na razie to jest gol, który jeszcze nic nie daje, no ale drugie trafienie kontaktowe już mocno podwyższyłoby temperaturę tego widowiska. Rudnicki, zablokowany będzie aut. Szybko rozpoczął napastnik Pilicy. No i teraz faulowany Julian Tadrowski. Szajewski, Ziółkowski, zszedł do gry Waniek. Dobrze zgarnął piłkę głową Patryk Walasek. Walasek teraz
Zatrzymał grę, no ale blisko straty Gronczewski bez faulu. Próbował tu wygarnąć piłkę, nie dał rady ostatecznie. Będzie aut dla gości. Na pewno mieli taki plan na drugą połowę piłkarze gości, żeby tutaj cały czas utrzymywać ten stan, który miał miejsce pod koniec pierwszej połowy, żeby twardo grać w defensywie, no i długimi zagraniami szukać cały czas Konrada Rudnickiego, ale ten szybki gol dla Legii może im całkowicie te plany pokrzyżować, bo też na pewno zyskają wiatr w żagle młodzi legioniści. Morzeń. Z lewej strony jest Korczakowski. Szuka teraz dalszym zagraniem Dzięgielewskiego Korczakowski, ale przeczytał to dobrze jeden z defensorów. I teraz świetne podanie wzdłuż linii. Kacper Wiatrak ma dużo miejsca przed sobą. Wiatrak będzie szukał zagrania. Świetnie bierze na zamach Ziółkowskiego. Wiatrak! Jest gol! 4-1. Ależ tutaj zrobił niesamowity Wiatrak. Kacper Wiatrak na tej prawej stronie. Odpowiedź natychmiastowa drużyny Pilicy, która podwyższa na 4-1. No i nie tego spodziewali się legioniści po szybkim zdobyciu gola. Znowu 3 trafienia przewagi Pilicy Białobrzegi, ale trzeba podkreślić, jak tutaj naprawdę świetnie zachował się Kacper Wiatrak, który no, raz, że dostał kapitalne podanie wzdłuż linii, miał przed sobą wolną przestrzeń, ale później jak wziął na zamach Ziółkowskiego, jak wyprowadził się na tę pozycję strzelecką i z lewej nogi uderzył po dalszym słupku, nie był w stanie interweniować Paweł Szajewski, który po raz czwarty w tym meczu musiał wyciągać piłkę z siatki. Dużo dzieje się w tym meczu. No, dopiero co rozpoczęła się druga połowa, a to już 5. trafienie. Naprawdę jest to dzisiaj oglądać w Książenicach, no ale na pewno kibice Legii Warszawa chcieliby, żeby tutaj piłkarze rezerw jednak jeszcze powalczyli w tym meczu i żeby spróbowali nawiązać walkę z drużyną Pilicy, która, przypominam, jeszcze nie odniosła żadnego zwycięstwa na wyjeździe w rundzie wiosennej. No a Legia 10 meczów w lidze, 7 zwycięstw, 3 porażki na wiosnę, no i na pewno dzisiaj może być zaskakująca postawa młodych legionistów. Zaskakująca oczywiście negatywnie. Rudnicki świetnie teraz wziął na zamach Tadrowskiego. No i to kończy się żółtą kartką dla stopera Legii Warszawa. Wzorowo zachował się wręcz w tej sytuacji środkowy napastnik, który przyjął sobie piłkę tyłem do bramki i od razu tym przyjęciem zgubił rywala. Bardzo ostre wejście Tadrowskiego i można powiedzieć, że ta żółta kartka w pełni zasłużona. Potrzebna jest pomoc medyczna dla Konrada Rudnickiego. O, już podnosi się z murawy zdobywca 3. bramki dla Pilicy. Próba takiego dogrania. Nie za bardzo wiem, co miał z tą piłką zrobić Maciej Kęcel, bo niesamowicie trudno byłoby tutaj przyjąć i później oddać strzał. No, w pierwszej połowie często właśnie z takich pozycji po prostu posyłał Bartosz Zawadzki do środkowania w pole karne. Teraz trochę inne rozwiązanie, ale niekoniecznie lepsze. Zobaczmy, piłka na Dzięgielewskiego. Tutaj zdecydowanie za wysoko podniósł nogę Patryk Walasek. Zasłużona żółta kartka dla środkowego obrońcy Pilicy. No, zdecydowanie przesadził tutaj z ostrością tego zagrania i Dzięgielewski mógł mocno ucierpieć. Mateusz Morzeń, znowu z lewej strony ustawiona ta piłka no, do środkowania, co prawda znacznie dalej niż przy akcji bramkowej, kiedy na centymetry posłał piłkę na nos Jana Ziółkowskiego. Thank you.
Morzeń. Znowu dobre dośrodkowanie. Ale tam pewnie interweniuje w defensywie Walasek, czyli ten, który przed chwilą był ukarany żółtą kartką. Korczakowski. Nieporozumienie w szeregach Legii. Teraz Jan Ziółkowski przepuścił piłkę między nogami. Myślał, że zbierze ją tam Dawid Cięgielewski, ale nie połapał się w tych zamiarach graczy z numerem 7. No też po pojawieniu się na boisku Dzięgielewskiego Kisiel przeszedł do środka pola, czyli na swoją nominalną pozycję, na tą, na której zazwyczaj oglądamy go w meczach Legii 2 Warszawa. Chociaż teraz widzimy, że też wysoko podwieszony gdzieś tam obok Dzięgielewskiego. Korczakowski. Gronczewski piętą zgrał, piłka przeszła między nogami rywala, walczy tam jeszcze Gronczewski do końca. Nabity jednak przez Walaska, ale pokazał tutaj, że walczy o każdą piłkę Szymon Gronczewski. Zacznie od bramki Wiktor Koptas. No ciekaw jestem, jakie będą kolejne decyzje personalne trenera Piotra Jacka, bo ma jeszcze kogo wprowadzać na boisko, a w rezerwowych Legii bramkarz Jakub Morawski, oprócz niego Patryk Konik, Sebastian Kieraś, Maksymilian Stangret, Miłosz Pacek, Kacper Wnorowski i Rafał Maciejewski. No tutaj na pewno albo Maciejewski, albo Stangret mogliby wzmocnić jeszcze tę ofensywę. Tadrowski. Wzdłuż pola karnego do Ziółkowskiego. A ten zablokowany podszedł z pressingiem Konrad Rudnicki. Mnóstwo takiej ciężkiej pracy dla zespołu wykonuje w tym meczu środkowy napastnik. Widać, że też ufają mu koledzy, że często grają na niego. On lubi brać na siebie odpowiedzialność. Przeszut do Gronczewskiego. Musiał trochę poczekać na tę piłkę 18-latek, ale teraz już Gronczewski podprowadził futbolówkę. Później zostawił ją Korczakowskiemu. Jednak trochę wszystko w tej akcji jest bez tempa, bo to zostawienie piłki Gronczewskiego było niezbyt dokładne. No i musieli legioniści zrezygnować z tego pomysłu. Korczakowski, ależ fatalna strata. No i trójką wychodzą teraz gości. Jak to rozwiążą? Jest podanie już, sytuacja sam na sam, ale tu w ostatniej chwili Jan Ziółkowski kapitalnie interweniuje i chroni swój zespół prawdopodobnie przed utratą czwartej bramki. No a Damian Winiarski po pojawieniu się w przerwie miał pierwszą okazję na to, żeby tutaj również wpisać się na listę strzelców, dołączyć do trzech swoich kolegów. Ale świetną robotę wykonał w defensywie Ziółkowski. Chociaż po raz kolejny w tym meczu proszę zwrócić uwagę, jak Legia łatwo traci piłkę i naraża się na te kontrataki. Tym razem to Korczakowski był tym, który za darmo podarował futbolówkę rywalom. Kiedrowicz na prawej stronie szaleje tutaj w indywidualnej akcji. Kiedrowicz, kapitalny dribbling. Kiedrowicz. Wybijają jednak goście futbolówkę z szesnastki. Gronczewski. Korczakowski, odgrywa mu Kisiel. Teraz bardzo kompaktowo stoi w defensywie cała drużyna Pilicy, ale świetne zagranie na Wańka. Jest tam zgranie piłki głową jednego z obrońców, ale to nie koniec ataku legionistów. Dzięgielewski, dośrodkowanie po ziemi. Po raz kolejny świetnie w defensywie Pilica Białobrzegi. Blokuje Gronczewski. Wybicie Bartosza Zawadzkiego, będzie out dla Pilicy. Korczakowski od autu. Tadrowski. Ziółkowski przez Wańka, który teraz cofnął się do defensywy, wszedł między dwójkę obrońców i
się wyszedł obok dwójki obrońców, żeby pomóc w rozegraniu. Korczakowski świetnie, pojawia się nagle Marcel Krajewski na lewym skrzydle. Dzięgielewski, obiecująco wygląda ten atak Legii. Dzięgielewski, dośrodkowanie jednak wybita piłka przez Wiktora Żurawskiego. I szansa na kontratak dla gości. Czeka już z prawej strony Winiarski, ale nie dotarła piłka do gracza z numerem 10. Grączewski faulowany teraz nie. Zdaniem sędziego czysto gramy dalej, mimo że zwija się z bólu Szymon Grączewski. No i teraz zachowanie fair play Oskara Wojtysiaka, który zobaczył, że nie podnosi się rywal z boiska. Wydaje mi się, że tam było przewinienie, no ale zdaniem sędziego czysto odebrali piłkę goście. Za chwilę Legia zacznie od autu i odda futbolówkę rywalom, ale wcześniej zmiana numer 3 w zespole Legii. Jakub Kisiel z numerem 6 opuszcza boisko, w jego miejsce z 18 Sebastian Kieraś. Kolejny młodzieżowiec w zespole Legii, 19-latek. No a Kisiel już tutaj po stronie, po której są nasze stanowiska komentatorskie, opuścił murawę i będzie teraz musiał obejść boisko dookoła. Faulowany w kole środkowym Bartłomiej Michalski. Zawadzki rozrzuca te piłki cały czas fenomenalnie. Teraz dobre zagranie na lewą stronę. No i tam interwencja Kiedrowicza, który pomógł kolegom w defensywie, wybił piłkę na rzut rożny. Stały fragment gry. Wiemy, że gracze Pilicy mają warunki do tego, żeby również ze stojącej piłki zagrozić, chociaż jak na razie to oczywiście Legia jako jedna w tym meczu trafiła do siatki po stałym fragmencie gry. No ale kilku bardzo wysokich zawodników, dobre warunki fizyczne graczy w czerwonych koszulkach. Zawadzki, mocno zagrana piłka, no i tam niewiele brakowało, żeby poszczęściło się zawodnikom Pilicy. Wyskoczył najwyżej oczywiście Konrad Rudnicki, ale tam futbolówka odbiła się jeszcze od Żurawskiego. Spore zamieszanie, ostatecznie piłka wychodzi za linię końcową i już Legia rozpoczyna akcję od bramki. Dobrze, teraz dwójkowo rozegrali to między sobą Waniek i Kieraś. No ale później stracona już futbolówka. Koptas. Wykrywa główkę Korczakowski, przedłużenie Wańka. Moszczeń, Waniek, Moszczeń, wybiegał mu teraz za pleców rywa, ale szybki jest Mateusz Moszczeń. No i naprawdę to, co mówiłem już w pierwszej połowie, ma świetny przegląd pola i świadomość tego, gdzie są dookoła niego rywale. To po prostu widać doświadczenie z najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce. No a teraz Mateusz Moszczeń będzie miał kolejną okazję, żeby asystować z rzutu wolnego. Żeń, dobrze zagrana piłka, ale wybija tam Walasek. Jeszcze próbowali powalczyć legioniści, będą zaczynali od autu. Korczakowski czeka na jakiś ruch ze strony kolegów, jest tam pod linią końcową Dzięgielewski, ale nie chciał tak tego rozgrywać Korczakowski. Wycofanie do Krajewskiego. No tutaj mógł naprawdę sprawić problem Morzeniowi Krajewski, ale oponował futbolówkę środkowy pomocnik Legii. Chociaż to podanie to było takie przysłowiowe wrzucenie na konia. Morzeń. Kiedrowicz, świetne przyspieszenie, ależ prowadzi piłkę blisko stopy. Kiedrowicz, naprawdę może się podobać ten zawodnik, odkąd pojawiły się na murawie. Jest próba dośrodkowania. Jan Ziółkowski zapędził się do ofensywy, no ale nie doszła piłka do Dzięgielewskiego. Będzie rzut rożny dla Legii. Widać, że spieszy się legionistą tutaj już. Aleksander Waniek zmierzał szybko, żeby
żeby dojść do tego narożnika. Waniek, ośrodkowanie. Wybija piłkę Piotr Drabik. Jeszcze Kiedrowicz, Gronczewski. No ale tam jest dookoła sporo zawodników, gości rozegrali to jakoś legioniści, koniec końców jednak nabity Kiedrowicz. Widzimy, że ma pretensje do sędziego, jego zdaniem powinien być rzut rożny, no ale inaczej widział to arbiter. Zaczyna od bramki Koptas. Teraz wygrywa główkę w środku pola Sebastian Kieraś. No i odgwizduje arbiter przewinienie na korzyść gospodarzy. Zrobi ruch Mateusz Morzeń, bo nikt inny nie chciał wyjść do piłki Aleksandrowi Wańkowi, no ale teraz Legia po raz kolejny szybko traci piłkę. Właściwie to od momentu tego gola na 1-4 to legioniści żadnej stuprocentowej sytuacji nie byli w stanie sobie stworzyć. Kiedrowicz teraz próbował ruszyć tą prawą stroną. Na pewno znacznie aktywniejszy Kiedrowicz niż Dzięgielewski. Przypominam, że obaj pojawili się na murawie w 46 minucie. Tadrowski, Ziółkowski przez środek do Kierasia. Niczym w pierwszej połowie rusza teraz indywidualnie. W drugiej połowie nie widzieliśmy takich akcji z jego strony, no ale to jest kolejny strzał legionistów, który jest bardzo prosty do obrony dla Wiktora Koptasa. W pierwszej połowie były co najmniej 2-3 takie próby też uderzeń z dystansu, ale piłka leciała po ziemi, no i absolutnie nie miał z tym żadnych problemów golkiper Pilicy. Tutaj warto pochwalić Krajewskiego za sam pomysł, za samo dojście do tej sytuacji strzeleckiej, no ale jednak samo uderzenie pozostawiało sporo do życzenia. Teraz Dzięgielewski. Gronczewski. Dobrze obrócił się, zmylił rywala, no ale później doskoczył drugi z zawodników Pilicy i odebrał piłkę Gronczewskiemu. Jest tutaj walka pod linią boczną. Świetnie zagrał piętą Kieraś. Korczakowski faulowany zdecydowanie. Widzimy, że ucierpiał również ten, który faulował, jeden z zawodników Pilicy. Teraz nie podnosi się z murawy. No i przywołuje arbiter fizjoterapeutów. No ale proszę bardzo, tutaj lekarz Legii Warszawa pojawił się na murawie, więc pomoc niezależnie od przynależności klubowej. Użyć zmrażacza. Chwilę na zapewne potrwa ta przerwa. Kacper Wiatrak, także strzelec gola numer 4, jest tym zawodnikiem, który tutaj potrzebował pomocy medycznej. No i za chwilę pojawi się ponownie na murawie Dziłkowski. Krajewski, Ziółkowski do Tadrowskiego. Wszedł teraz na boisko z powrotem Kacper Wiatrak. Kiedrowicz chciał sobie to kierunkowo piętą przyjąć, no ale było zbyt późno. Wyskoczył za pleców rywal, jednak przejmuje wysoko piłkę Legia. Dzięgielewski wchodzi w pole karne, to musi być jedenastka. Dawid Dzięgielewski faulowany. Widzimy, że mają spore pretensje zawodnicy Pilicy. Pokazują, że tam jeden z ich kolegów trafił w piłkę. Teraz podbiegają również do arbitra liniowego.
Ale sędzia pokazuje, tak, jest rzut karny, więc ta początkowa decyzja po konsultacji z asystentem podtrzymana. Kto ustawia piłkę? Igor Korczakowski. Będzie wykonywał ten rzut karny zawodnik z numerem 5. Szansa dla Legii, żeby po raz drugi w tej drugiej części gry zmniejszyć stratę bramkową do dwóch goli. Igor Korczakowski naprzeciwko Wiktora Koptasa. Jeszcze arbiter tutaj uprzedził bramkarza Pilicy, że będzie zwracał uwagę na to, czy ten będzie miał do końca przynajmniej jedną stopę na linii bramkowej. Czekamy na gwizdek sędziego, który tutaj jeszcze upomina zawodników. Korczakowski, jest gol! 4-2. Legia jeszcze będzie walczyć w tym meczu blisko obrony. Był Wiktor Koptas, który wyczuł stronę, w którą uderzy Korczakowski. Natomiast gdzieś tam piłka przeleciała pod bramkarzem Pilicy Białobrzegi. No i to jest gol na 4-2. A właściwie to na 2-4. Widzimy, że opuszcza boisko Szymon Grączewski, najlepszy strzelec Legii 2 Warszawa, Rafał Maciejewski z numerem 32 w tym momencie pojawił się w jego miejsce na murawie. No i czekamy także na zmianę po stronie drużyny gości. Oskar Wojtysiak z numerem 23 opuszcza murawę. Nikolas Dochojda z 16 melduje się w jego miejsce. Więc już dwie roszady dokonane przez Marcina Sikorskiego, a Piotr Jacek dokonał czterech zmian. Cały czas są jeszcze dostępne roszady w zanadrzu. Waniek, Korczakowski świetnie tutaj rozegrał to dwójkowo przy linii bocznej, ale później strata Igora Korczakowskiego. Ziłkowski. Dobre zagranie wzdłuż linii. Mateusz Morzeń zostawia piłkę piętą Kiedrowiczowi. Krajewski już w polu karnym, Krajewski, no i znowu bardzo podobna sytuacja do tej, w której Legia wywalczyła rzut karny. Tym razem jednak uważniejsi byli defensorzy Pilicy. Kończy się to wszystko rzutem rożnym. Mateusz Morzeń teraz ustawiał kolegów. No widzimy, że właściwie to usłyszeliśmy, że tam sztab szkoleniowy spytał, dlaczego nie lewa noga Waniu, czyli że polecenia były takie, żeby zawsze były dośrodkowania dochodzące do bramki w tej sytuacji. No właśnie, Aleksander Waniek lewą nogą zawsze z tego narożnika dośrodkowywał piłkę. Tutaj wziął sprawy w swoje ręce Mateusz Morzeń. Uaktywnił się bardzo sztab szkoleniowy Legii 2 Warszawa. Waniek. Tarek Legionistów, ale również Pilica nie ma pomysłu na to, jak rozegrać akcję. Teraz zdecydowanie są w natarciu legioniści. Korczakowski najpierw piłkę stracił, ale po chwili ją odzyskał. Korczakowski. Kieraś rozszerza grę do prawej strony. Marcel Krajewski wzdłuż linii. Kiedrowicz. Kiedrowicz idzie samemu w swoim stylu, ale później piłkę traci. Tadrowski. Tadrowski indywidualnie wypuszcza Maciejewskiego. Trochę za mocne jednak to zagranie. No i świetnie w defensywie Kacper Wiatrak. No, czysto zdaniem sędziego odebrał tu piłkę Tadrowski. Kiedrowicz. Kiedrowicz szuka prawej nogi. Kiedrowicz cały czas drybluje. Jest to środkowanie, jest strzał, ale źle złożył się do tego uderzenia Rafał Maciejewski. Może gdyby pokusił się jeszcze o przyjęcie piłki na klatkę piersiową, chociaż też no, trudno było w takiej sytuacji to zrobić technicznie.
zamienili się stronami. Kiedrowicz i Dzięgielewski, po tym jak pojawił się na murawie Rafał Maciejewski, to on zajął tę centralną pozycję w trzyosobowym ataku. Marcel Krajewski raz uderzony w twarz przez rywala. Przeprasza Konrad Rudnicki. Nie było to celowe zagranie oczywiście, no ale został trafiony ewidentnie Krajewski. Korczakowski. Na jego szczęście tutaj nie udało się Pilice wyprowadzić akcji z tego błędu, chociaż widzimy, że jest jeszcze przechwyt, ale trochę zamieszania wkradło się na murawę. Kończy się to wszystko autem dla Pilicy, mimo że przekonany był Aleksander Waniek, że to legioniści będą zaczynać za linii bocznej. Świetnie, teraz zachował się Damian Winiarski, który najpierw przyjął sobie piłkę, obrócił się w stronę bramki, a później dał się sfaulować. Wywalczył stały fragment gry dla swojej drużyny. Z dobrej pozycji do tego, żeby Bartosz Zawadzki posłał piłkę w pole karne. Rozpoczęliśmy już ostatni kwadrans tego pojedynku. Musi Legia tutaj dokonać małego cudu, żeby wywalczyć punkty w tym starciu. Zobaczmy, mocne dośrodkowanie pewnie łapie Paweł Szajewski, który od dobrych kilkunastu minut bezrobotny, ale widać, że zachował koncentrację. Kiedrowicz teraz świetnie przepuścił piłkę między nogami, mimo że było to ryzykowne, bo tam już wyskakiwał zza pleców rywal Dzięgielewski. Dobre przyjęcie, no ale tutaj czyści sytuację Żurawski. Trzeba było wykopać drugą piłkę z boiska. Korczakowski już zaczął od autu. Dobry przerzut Ziółkowskiego. Waniek, dwójkowa akcja z Morzeniem. Teraz Morzeń do prawej strony. Krajewski, Krajewski indywidualnie, Krajewski dobre dośrodkowanie, Maciejewski szukał tam uderzenia głową. Wiemy, że to jest na pewno taki element gry Rafała Maciejewskiego, który on wykonuje bardzo dobrze, ale w tej sytuacji nie pozostawił mu za dużo miejsca obrońca rywali. No i najpierw trącił, ale nieczysto piłkę Rafał Maciejewski, później futbolówka odbiła się jeszcze od pleców jednego z obrońców i pewnie złapał ją Wiktor Koptas. Teraz wywalczył piłkę do Hojda, no i później faulowany. Kończy się to żółtą kartką dla Igora Korczakowskiego. Pierwszy akcent ofensywny Nikolasa do Hojdy. No i kolejny rzut wolny. Ale widzimy też, że już na tym etapie meczu trzech zawodników Pilicy zostaje w okolicach linii środkowej, żeby nie narazić się na ewentualne kontrataki Legii. Zawadzki. Za krótkie to dośrodkowanie. Wybija głową Tadrowski. Cały czas pozostajemy jednak w obrębie pola karnego Legii. Tym razem zaczną goście od autu. Okazał się świetnie Zawadzki. Uspokoił grę. Zobaczmy, do Hojda indywidualnie. Traci jednak piłkę, ale Bartosz Zawadzki wywalczył ją. Teraz Kiedrowicz faulowany. Nie, gramy dalej. No ale Zawadzki wybija piłkę za linię boczną. Oczywiście dlatego, że leżał na murawie Kiedrowicz, więc kolejny raz brawa dla zawodników Pilicy Białobrzegi za zachowanie fair play. Oddana piłka przez legionistów. Koptas. Ziółkowski niby wygrał główkę, ale jednak spadła piłka pod nogi rywali. O, tutaj mogło coś dobrego wyniknąć dla drużyny Pilicy, ale
Legia jednak przerywa tę akcję. Korczakowski. Tadrowski, Ziółkowski już na prawą stronę. Brakowało w początkowych minutach tej drugiej połowy Marcela Krajewskiego, gdy uaktywnił się. No to widzimy, jak dużo daje drużynie w ofensywie. A teraz jest Kieraś do Krajewskiego. Daje piłkę na prawą stronę. Kiedrowicz do środka. Kiedrowicz zamyka akcję. Przepraszam bardzo, to dośrodkowywał Mateusz Możdżej. No ale tutaj nie dał rady czysto dołożyć nogi Kiedrowicz. I to uderzenie niecelne. Skład na bardzo dobra akcja Legii Warszawa. Muszą szukać tego gola kontaktowego na 3-4. No to wtedy już naprawdę będziemy mieli bardzo gorącą końcówkę. No za chwilę kolejne zmiany szykują się w ekipie Pilisy Białobrzegi. Ziółkowski. Ma teraz sporo miejsca w środku pola Sebastian Kieraś. Przerzut na prawą stronę. Czeka tam na piłkę Aleksander Waniek. No i został sfaulowany kapitan Legii 2 Warszawa. Mateusz Możdżej już szykuje się do dośrodkowania w pole karne. Możdżej, mocne zagranie, odbita futbolówka, jeszcze zbierają Korczakowski. Korczakowski, Ziółkowski, dośrodkowanie na dalszy słupek. No nie była to najlepsza wrzutka autorstwa Jana Ziółkowskiego i będzie zaczynał od bramki Wiktor Koptas. Ziółkowski, lepiej dla niego, gdyby on tam czekał w polu karnym właśnie na takie dośrodkowanie. A teraz nie pojedyncza, a podwójna zmiana w ekipie gości. No, opuszcza boisko dwóch architektów tego prowadzenia, jak na razie Pilisy Białobrzegi. Strzelec dwóch pierwszych goli Maciej Kęcel, a także strzelec trzeciego gola Konrad Rudnicki opuszczają murawę. Tak, i w ich miejsce z numerem 11 Piotr Grober, a także z numerem 14 Olaf Uziębło. No i mamy również kolejną, piątą zmianę w ekipie Legii 2 Warszawa. Julian Tadrowski z numerem 17 opuścił boisko, a więc kolejny środkowy obrońca zdjęty przez Piotra Jacka. W jego miejsce pojawił się Maksymilian Stangret, więc można powiedzieć, że już wszystkie siły rzucone na ofensywę przez szkoleniowca młodych legionistów. Możdżej. Korczakowski, otwiera się lewa strona, czeka tu na piłkę Kiedrowicz, teraz do niego zagranie. Kiedrowicz, jest tu także Dzięgielewski. Kiedrowicz jednak schodzi do środka. Możdżeń, strata. No a później sfaulował, zdaniem sędziego, Mateusz Możdżeń Zawadzkiego. Grober. Pierwsze kontakty z piłką tego zawodnika. Piotr Grober, dośrodkowanie, właściwie próba takiego przerzutu na lewą stronę nieudana, ale zgarniają odbitą piłkę goście. No też już właściwie zmienił się skład całej ofensywy w zespole Pilicy. Waniek, długa piłka na Stangreta, chcą wykorzystać jego szybkość. Chociaż tutaj jednak trochę zbyt optymistycznie podszedł Aleksander Waniek do powodzenia tej akcji. Ale przesunęła się Legia kilkadziesiąt metrów wyżej. Ma aut. Zaczyna Waniek. Świetne teraz zachowanie Bartłomieja Michalskiego, który obrócił się w stronę bramki, zmylił tym dwóch zawodników Legii, a później został sfaulowany. Widzimy też, że skurcze łapią środkowego pomocnika Pilicy. No ale już jego koledzy zaczęli od rzutu wolnego, więc musi wstawać i grać. Nie ma czasu na leżenie. Obiecująco wygląda ten atak gości. Poślizgnął się Możdżeń, ale w porę wstał, żeby
Nie dać sobie odebrać futbolówki. Możdżeń, przerzut na lewą stronę. Jest tutaj Kiedrowicz. Świetnie, kapitalnie, techniczne przyjęcie Dawida Kiedrowicza. No i teraz długie zagranie na Stangreta. Mam wrażenie, że to nie jest to, co chcą grać legioniści. Tutaj zdecydowanie Kiedrowicz mógł to rozwiązać bardziej kombinacyjnie. Można było wymienić jeszcze kilka krótszych podań, zagrać przez środek, a tak długie zagranie na Stangreta, wokół którego było no, dwóch rosłych stoperów drużyny gości, nie miał zbyt dużych szans powodzenia. Wyszedł też pewnie z bramki Wiktor Koptas. Siłkowski, Korczakowski. Korczakowski do linii bocznej. Kiedrowicz chciał na jeden kontakt odegrać wzdłuż linii do Rafała, do Dzięgielewskiego. Ale widzieliśmy prosty błąd techniczny. Skiksował graczy z numerem 9. No i długie zagranie na Dochojdę, ale był na spalonym gracz z numerem 16. Zaczyna już szybko Legia ze stającej piłki. Maciejewski trudną dostał piłkę teraz od Kierasia. No i zobaczmy, wychodzą z kontratakiem goście do Hojda na lewą stronę. Tutaj przewagę liczebną ma Legia w tej akcji, no ale będą chcieli jak najdłużej utrzymać się przy piłce na połowie rywala gracze z Nadpilicy. Jak na razie świetnie im to wychodzi. Uderzenie zza pola karnego teraz próbował Piotr Grober tak zakręcić piłkę w kierunku dalszego słupka. Brawa za decyzję, ale wykonanie zostawia sporo do życzenia. Krajewski. Wprowadza piłkę Ziłkowski. Tak rozkłada ręce. Jan Ziłkowski pokazuje, że nie ma ruchu ze strony kolegów, którzy statycznie czekają tam gdzieś między zawodnikami rywala. Rzeczywiście Legia nie może teraz znaleźć pomysłu, jak przedostać się pod pole karne. Robi to Krajewski, który podprowadził futbolówkę, później oddał ją Możdżeniowi, ale niedokładne podanie doświadczonego środkowego pomocnika. Widać, że ma sam do siebie pretensje Mateusz Możdżeń, ale też nie pomogli mu zbytnio koledzy. Ale widzimy, jakie jest już podejście piłkarzy Pilicy Białobrzegi, którzy tutaj w tym momencie za darmo oddali piłkę. Po prostu wykopali ją w kierunku obrońców Legii. I wszyscy w tym momencie za linią piłki cały czas aktywnie przesuwają w defensywie. Krajewski. No też trudna jest w tym momencie sytuacja gospodarzy, bo naprawdę głęboko cofnęli się rywale. Ale może teraz, uwaga, Waniek jednak na spalonym, kapitan Legii. Miał dużo miejsca w momencie, gdy leciała do niego piłka, ale został złapany w pułapkę offside'ową. No w momencie, kiedy tak głęboko cofa się we własne pole karne Pilica, no to Legia zapewne będzie szukała dośrodkowań z bocznych sektorów, z tym, że będzie bardzo dużo obrońców w polu karnym. Być może jakimś rozwiązaniem są tu strzały z dystansu. W każdym razie trudno będzie o takie kombinacyjne akcje. Może teraz Dzięgielewski skakał do główki z Żurawskim, no i złapał się za twarz Wiktor Żurawski. Widzimy, że zatrzymuje sędzia grę, żeby sprawdzić, co tam stało się ze środkowym obrońcą. Można kontynuować grę, wybija piłkę Koptas.
Ogarnia ją Ziłkowski. Walka teraz w środku pola. Kończy się to wszystko przewinieniem na korzyść legionistów. No i widzimy, że kolejne przewinienie, tym razem Nicolas Dohojda. Przekroczył przepisy. Ustawia sobie piłkę Mateusz Możdżan i tutaj już proste środki, tak w stylu Bartosza Zawadzkiego z tego meczu, który niezliczoną ilość razy posyłał z tej pozycji piłkę w pole karne. Robi to również Mateusz Możdżeń. Jest strzał głową, ale wprost w ręce Wiktora Koptasa. Kolejne celne uderzenie. No zapewne w statystykach tych celnych uderzeń Legia ma znacznie więcej niż Pilica Białobrzegi, ale co z tego, skoro konkretniejsi w swoich atakach byli gracze gości i też skrzętnie wykorzystywali te błędy w defensywie, tę niepewną grę na własnej połowie legionistów. Szczególnie mam tutaj na myśli to, co działo się w pierwszej połowie, bo po przerwie tego już nie widzieliśmy. Ten jeden gol dla Pilicy w drugiej połowie, no to był efektem indywidualnej, świetnej akcji Kacpra Wiatraka. Dobiegł końca regulaminowy czas gry. Sędzia zasygnalizował, że pogramy 3 minuty dłużej. Aut dla Legii. Rozejrzał się Kieraś. Chciał najpierw zagrać na lewą stronę, ale stwierdził, że to będzie zbyt ryzykowne. Później posłana piłka w pole karne. Wybita przez obrońców Pilicy. Maciejewski zagrał tutaj z Możdżeniem pod linią boczną. Maciejewski, dośrodkowanie zablokowane, ale spada piłka po nogi Korczakowskiego. Jednak tak się odbijało, że nie było miejsca do strzału dla tego, który zamienił rzut karny na gola kilkanaście minut temu. No i będzie out. No prawdopodobnie już tutaj nic nie przeszkodzi Pilicy Białobrzegi do tego, żeby odnieść pierwsze wyjazdowe zwycięstwo na wiosnę. I trzeba sobie powiedzieć, że sprawiają ogromną niespodziankę podopieczni Marcina Sikorskiego dla Legii Warszawa. To jest pierwsza porażka na wiosnę. Po 10 meczach z rzędu bez porażki, po 7 zwycięstwach, 3 remisach w rozgrywkach trzeciej ligi, bo tutaj nie uwzględnia w tych obliczeniach meczów pucharowych. Wreszcie znaleźli mocniejszego od siebie legioniści. No i drugi raz w tym sezonie Pilica Białobrzegi pokonuje rezerwy Legii, więc tutaj też mogą mówić o sporym sukcesie zawodnicy Pilicy. Przypominam, że przed tym meczem Legia miała 14 punktów więcej w tabeli od swojego dzisiejszego rywala. No ale na boisku nie było tego widać, nie było widać tej różnicy w tabeli. Oddala się też trochę. Oddalają się te marzenia o awansie do drugiej ligi w zespole legionistów. Oczywiście też wszystko zależy od tego, jak ułożą się inne wyniki. No ale prawdopodobnie ta strata do pierwszego miejsca będzie już wynosić trochę więcej niż 5 punktów. Ale zobaczmy, jeszcze tutaj walczy Dzięgielewski. Jeszcze będzie jeden rzut rożny dla Legii. Prawdopodobnie jedna z ostatnich akcji w tym meczu. Ustawia sobie piłkę szybko Dawid Dzięgielewski. Dobre dośrodkowanie Dzięgielewskiego, ależ tam było blisko. Jan Ziłkowski przeleciał w powietrzu tuż obok piłki. Miał szansę na dublet młody obrońca Legii Warszawa. Ostatecznie nikt tej futbolówki nie skierował do siatki. Nawet nie widzieliśmy strzału. No i teraz po wybiciu Wiktora Koptasa, nawet nie już, nawet stwierdził arbiter, że przed wybiciem, przed wznowieniem od bramki zakończy ten mecz. Legia 2 Warszawa przegrywa dzisiaj w Książnicach 2-4 z MKS-em Pilicą Białobrzegi. Bardzo ciekawe spotkanie oglądaliśmy dzisiaj w Legia Training Center. No i pierwsza porażka Legii w rundzie wiosennej pierwszej grupy trzeciej ligi. Jan Micygiewicz, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia przy okazji kolejnego meczu rezerw Legii Warszawa.